Szanowni, bardzo miło i serdecznie. Chcielibyśmy przekazać kilka uwag, jak poruszać się po drodze, by zawsze czuć się bezpiecznie. Codziennie rano, zeski wesoły, wychodzę z domu, idę do szkoły, a tym na lekcję dosyć bezpiecznie. Muszę przepisy poznać koniecznie, aż te przepisy jasno wynika, że mam iść prawą stroną chodnika. Gdy zaś go nie mam, idę prawobocem, lecz wtedy zawsze po lewej kroce. Przejście przez jezdnię sprawa niełatwa, najwygodniejsza chyba na światłach. To proste, kiedy świeci zielone, wolno przechodzić na drugą stronę. Gdy nie ma świateł, szukam koniecznie przejścia dla pieszych, tam jest bezpiecznie. Znajduję przejście oznakowane, na jezdni pasy namalowane. Pędzące auta są bardzo groźne, więc przechodzić trzeba ostrożnie. Popatrz w lewo, potem na prawo, jeszcze raz w lewo. Tak właśnie, brawo. Gdy nic nie jedzie, na jezdnię wchodzę. Jeszcze raz w prawo, spojrzę na drogę. Idę dość szybko, ale nie gonię. I oto jestem po drugiej stronie. To nic trudnego, ale uwaga. Grunt to ostrożność, czujność, rozwaga. Jaka tego jest przyczyna? Tak naprawdę nie wie nikt. Może chodnik nie wytrzymał i po prostu sobie znikł. Tak czy owak trzeba chodzić. Chodzą starzy, chodzą młodzi. Póki idą prawidłowo, to w porządku, to nie szkodzi. Auta jeżdżą prawą stroną. To powszechnie znany fakt. Lecz którędy idą piesi, jeśli tu chodnika brak? To drogowy elementarz, ty na pewno zapamiętasz go, bo wszystko się tu wiąże z tą największą sprawą. Chodzimy lewą stroną, choć jeździmy stroną prawą. Auto jedzie stroną prawą, a ty idziesz lewą skrajem, więc jesteście naprzeciwko i idziesz nawzajem. Thank you.
pomocy zawsze gotowe. Znaki drogowe znam, te znaki mają rozum nie byle jaki. Takie właśnie mają zadanie, ostrzeganie, doradzanie. Wiele znaków jest drogowych. Na nich auta, konie, krowy, motocykle, sarne, dzieci i samolot nawet leci. Są traktory, most zwodzony oraz strzałki w różne strony. Jest parowóz, tramwaj, trąbka, raz w kółeczkach, raz w trójkątach. Choć obrazków pełno takich, trzeba poznać wszystkie znaki. Idąc na spacer ze swoim tatą, uczeń pierwszej klasy był nie swój taki. Nie wiedział bowiem, dlaczego stoją na wszystkich drogach te dziwne znaki. Na jednej nóżce tak jak bociany, trójkąty, koła, rąby, kwadraty. Więc postanowił spytać się taty. Tatusiu, powiedz, czemu na drodze po obu stronach są ustawione te dziwne znaki w różnych kolorach. Żółte, niebieskie, białe, czerwone. Widzisz, mój synu, znaki dla ciebie tak zagadkowe. Wszyscy kierowcy znają na pamięć, bo to są właśnie znaki drogowe. Ich kształt, barwa oraz rysunek namalowany na znaku tarczy na wszystkich drogach całego świata zawsze i wszędzie to samo oznacza. Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym z rysunkiem czarnym jak pióra kawcze. Mówią, uważaj na mój rysunek, bo to są znaki ostrzegawcze. Te duże koła z brzegiem czerwonym, które z daleka widać od razu. Nie wolno, krzycząc głosem donośnym, bo to są właśnie znaki zakazu. Mniejsze zaś koła z niebieską twarzą i białą strzałką jak ptasi pazur. Mówią stanowczo, jedź jak ci klan każe, dlatego są to znaki nakazu. A prostokąty oraz kwadraty te z tłem niebieskim stojące z gracją. Informacyjne są te znaki, bo zawsze służą informacjom. Już wiem, dlaczego duzi i mali znaki drogowe widują na co dzień.